Hejo, hejo! Dzisiaj porozmawiamy o lubrykantach i szczerze Wam powiem, że podchodziłam do tego tematu z 5-6 razy. Przy ostatnim podejściu wyszło mi jakieś 30 minut filmu i uznałam, że nawet przy podzieleniu go na jakieś sensowne części, treści wyjdzie zdecydowanie za dużo. Dlatego teraz zapraszam Was na odchudzoną, ale mam nadzieję ciekawą wersję. W trakcie mojego gadania będę pokazywać Wam produkty, które lubię, cenię i o których aktualnie jest mowa, tak więc liczę na to, że Was nie zanudzę. Okej, zaczynajmy. Standardowo lubrykanty dzielimy ze względu na bazę, wodna, silikonowa, olejowa oraz rodzaj przeznaczenia, waginalne, analne, funkcyjne i podobne. Zacznijmy więc od największej grupy, czyli tych na bazie wody. Są uniwersalne i nadają się do każdego rodzaju zbliżenia. Bez obaw możemy ich używać z akcesoriami erotycznymi oraz prezerwatywami, dlatego w sklepach znajdziecie ich najwięcej. Różnią się od siebie składami, tak więc warto poczytać na odwrocie opakowania, co też kryje ich wnętrze, aby się nie rozczarować. A producenci nie tyle kłamią, co starają się nagiąć troszkę rzeczywistość do swoich potrzeb, więc nieraz udało mi się trafić na butelkę z wielkim napisem Aloe Vera, bez niczego aloesowego w składzie. Czy też żel znieczulający, bez żadnej znieczulającej substancji. Z drugiej strony, poszukując lubrykantów napakowanych dobrociami, często zapominamy o tym, że niektóre z nich mogą nam zaszkodzić. No, może nie tak do końca, ponieważ musimy pamiętać, że każdy kosmetyk wprowadzony na rynek musi być przebadany i bezpieczny. Pod tym względem nie musimy się niczego obawiać. Miałam na myśli możliwość wystąpienia alergii. I tutaj ponownie się zatrzymam, ponieważ uczulić może nas dosłownie wszystko i nie jest to winą producenta, a naszych uwarunkowań, tak więc jeżeli coś uczuliło mnie, nie oznacza to od razu, że to samo spotka Ciebie lub inne osoby. Na składniki, na które zwróciłabym większą uwagę, są wspomniane już aloes i fenoksyetanol, który jest chyba najbardziej przebadanym konserwantem, ale z tego co zauważyłam, może u niektórych osób powodować uczucie pieczenia, tak więc jeżeli macie lubrykant bez efektu rozgrzewającego, a jednak coś Was tam w środku ciepli, to być może znaleźliście winowajcę. Z kolei aloes, który przecież jest szeroko stosowany w kosmetykach łagodzących, może również nieźle namieszać. Moja skóra go uwielbia, ale istnieje całkiem spore grono osób, które są na niego uczulone. Dlatego jeżeli jesteście alergikami, starajcie się wybierać raczej neutralne żele. A jeżeli nie macie pojęcia o składach, poinformujcie sprzedawcę o możliwym wystąpieniu reakcji alergicznej. A na pewno uda Wam się kupić coś złożonego dosłownie z paru składników i tym samym zniwelować ryzyko porażki. Okej, było o złych rzeczach, przejdźmy zatem do tych lepszych. Wiele kobiet boryka się z suchością na co dzień i zdarza się, że łapią infekcje dosłownie znikąd. Oprócz wizyty u specjalisty warto jest wprowadzić do codziennego użytku jakiś dobry jakościowo żel, który oprócz nawilżenia będzie pielęgnował skórę. Osobiście polecam te z kwasem hialuronowym. Są droższe niż ich odpowiedniki na samej glicerynie, ale zdecydowanie dłużej pozostają na skórze i doskonale nawilżają. To samo tyczy się pantenolu. Łagodzi podrażnienia, więc często znajdziemy go w żelach analnych. Sam w sobie nie znieczula, ale często słyszę od klientów, że właśnie taką właściwość posiada. Gliceryna to z kolei humektant, czyli substancja nawilżająca. Nadaje kosmetykowi również niesamowity poślizg, tak więc jeżeli szukacie czegoś ekstra do ostrzejszych zabaw, ale nie chcecie wydawać większej ilości pieniędzy na produkty z kwasem hialuronowym, to gliceryna będzie optymalnym wyborem. Nie powinniśmy się również bać takich substancji jak kwas cytrynowy czy kwas mlekowy. Pomimo strasznej nazwy służą do regulacji pH kosmetyku, tak więc nie ma się czego obawiać. Jeżeli zaś szukacie czegoś znieczulającego, to sprawdźcie, czy w składzie znajduje się substancja Lauret 9. Efekt znieczulenia czy relaksacji mogą powodować również składniki chłodzące, np. mięta czy mentol, a także naturalne oleje. Zanim jednak skusicie się na te drugie, to ważne, aby na opakowaniu widniała informacja, że są kompatybilne z prezerwatywami, jeżeli używacie ich przy zbliżeniu. A co z lubrykantami rozgrzewającymi, chłodzącymi, wibrującymi i smakowymi? Nie polecałabym ich alergikom, ale jeżeli już chcielibyście spróbować, to radziłabym smarować wyłącznie zewnętrzne miejsca intymne, np. peniora czy łechtaczkę, i powstrzymać się od wprowadzania ich do wewnątrz. Temat kosmetyków stymulujących poruszam w jednym z kolejnych filmików. No dobrze, to już koniec pierwszej części. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. A w kolejnej zajmiemy się lubrykantami silikonowymi, olejowymi i hybrydowymi.
Jeżeli mój content Was interesuje, to dajcie proszę suba i kliknijcie w dzwoneczek. Niestety, tematy, które poruszam, są dla YouTube nieco kłopotliwe i oprócz ucinania zasięgów, treści są widoczne dla zalogowanych użytkowników, a to ze względu na 18+.